poszło dobrze. No to... Te innowacje w zakresie medycyny szybko i łatwo zmieniane. I trwać swój czas. Witam w kolejnym odcinku INTOK, rozmowy o przyszłości medycyny. Lekarz w swojej praktyce klinicznej nie może istnieć bez właściwych narzędzi diagnostycznych. W swojej praktyce często posiłkujemy się wsparciem diagnostów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, którego to wynikom względnie w każdej sytuacji wierzymy i na których to podstawie stawiamy diagnozy i decydujemy się na leczenie naszych pacjentów. I tak diagności również posługują się coraz bardziej innowacyjnym sprzętem i różnymi nowymi rozwiązaniami. I tak po drabince, innowacje w medycynie laboratoryjnej wpływają na prace diagnostyczne, a dostarczone z nich dane wpływają na nas, na lekarzy, klinicystów oraz na naszych pacjentów. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Jarosław Wyligała, lekarz z wykształcenia, prezes MedTech Polska, który jest przedstawicielstwem MedTech Europe. MedTech jest stowarzyszeniem zrzeszającym działające w Polsce firmy zaangażowane w badania, rozwój, produkcję i dystrybucję wyrobów do medycyny laboratoryjnej. Dzień dobry, Jarku. Jarku, pandemia COVID miała istotny wpływ na rozwój diagnostyki laboratoryjnej, gdzie dosłownie pod strzechy i do małych miejscowości trafiły metody do tej pory wykorzystywane w diagnostyce, no, w instytutach badawczych albo instytucjach związanych z uczelniami. Słuchaj, jak te innowacyjne wyroby medyczne w diagnostyce w Polsce wpłynęły na cały rynek w ogóle diagnostyki laboratoryjnej w ostatnich latach? Jakie są trendy i kierunki rozwoju w tym zakresie? Okres COVID-u był specyficzną, specjalną sytuacją, w której się pojawiło coś, co już istniało. Badania molekularne, które pojawiły się w okresie COVID-u, są tak zwanym żargonie diagnostyki laboratoryjnej, badaniami referencyjnymi, więc używamy tego. W środku tym pojawiły się również inne badania, również akceptowane ze względu na swoją wartość diagnostyczną. Niemniej należy tutaj podkreślić, że laboratoria są cały czas wyposażone od wielu lat w sprzęt najwyższej jakości i innowacyjność w naszych laboratoriach to jest chleb powszedni. Wszystkie laboratoria stają o to, żeby na bieżąco te wszystkie innowacyjne diagnostycznie analizatory, metody były implementowane w naszych laboratoriach. Czas COVID-u pokazał rangę i ważność diagnostyki laboratoryjnej, a nie innowacyjność. To jest podstawowa rzecz. My nie widzimy na co dzień, co się dzieje w tych zakładach generujących wyniki laboratoryjne, ale wszystkie te w ostatnich latach analizatory czy sprzęt znajdujący się w naszych laboratoriach jest wyposażony w wiele, wiele funkcji, które podwyższają i dbają o jakość tych wyników, tak żeby klinicyści mogli jak najbardziej trafne decyzje podejmować. Moim zdaniem jest to... Czyli rozumiem, że tutaj te trendy i kierunki to przede wszystkim jest doskonalenie i... No może automatyzacja dotychczasowych procesów, które w tych laboratoriach były przeprowadzane? Automatyzacja, podwyższona jakość, czułość wyników oraz dbanie o to, aby jak najwięcej informacji diagnostycznych były powpływane na jakichkolwiek błędy. To jest dbałość o jakość tych wyników, to jest najistotniejsza rzecz. Automatyzacja tak zwanych etapów, które są najbardziej pomyłkogennymi, czyli przedanalityczna tak zwana faza i postanalityczna, czyli zaczynając od preanalitycznej, to dbałość o to, żeby wyeliminować wszystkie problemy związane z błędami wynikającymi ze złego transportu, z pomylenia próbki. I tutaj wkrada się automatyzacja zarówno w części preanalitycznej, jak i analitycznej. Analizatory mówią nam o wszystkich niedogodnościach, które mogą wpływać na jakość wyniku. No i postanalityczne, czyli zadbanie o to, żeby próbka była tak zwana autowalidowana, czyli podpowiadała,
czy ją powtórzyć, czy należy ją jeszcze raz wykonać w innym rozświetleniu, a ponadto możemy przechowywać, każdy laboratorium według własnych zasad ma metody przechowywania tej grupy, tak? Czyli ludzie stały w ramach jakiegoś jeszcze wydatkowego badania z tej samej grupy pacjenta wykonać w przeciągu jakiegoś okresu ponownie badania. No tak, często w praktyce klinicznej zdarza nam się, że w pewnym momencie w procesie diagnostycznym nagle potrzeba nam dodatkowego oznaczenia, które początkowo wydawało nam się nieszczególnie istotne, a nabiera wielkiej wagi i faktycznie pobieranie krwi od niektórych pacjentów, na przykład noworodków, tak, no byłoby tutaj znowu procesem, który mógłby wpłynąć na powodzenie całego leczenia. Czyli nadmierna no, ingerencja, można powiedzieć, wtedy tej diagnostyki laboratoryjnej de facto w całokształt tego małego organizmu, na przykład szczególnie wcześniaka, który tej krwi krążącej ma niewiele. Jarku, jako lekarz klinicysta to też muszę zapytać, z jakich de facto twoim zdaniem innowacji korzystają lekarze i pacjenci już teraz? Czy to tylko rozrastające się sieci no, takich punktów diagnostyki laboratoryjnej w Polsce? Czy może też już przenosimy ciężar do domu pacjenta i do tego, żeby pacjent pewne rzeczy no, sam diagnozował i analizował w swoich czterech ścianach tak zwanych? No na pewno to, o czym mówisz, to jest medycyna przyszłości i w wielu krajach ośrodka klinicznych stosuje się to, że obserwuje się telemedycznie pacjentów, ale również obecna sytuacja w naszych realiach daje nam pewne podstawy do tego, żeby twierdzić, że przyło się i są pewne trendy. Trzeba powiedzieć na pewno o szybkości wykonywania tych badań, które możemy teraz w centralnych laboratoriach wykonywać. Jeżeli jest to laboratorium szpitalne, to do godziny czasu możemy oczekiwać wyniku. Nie chcę tutaj mówić o tym, jak ten wynik jest, tutaj jest to domeną IT, jak on jest przekazywany do rąk lekarza, czy klinicysty, czy też pacjenta, ale tak technologie dają tą możliwość. Druga rzecz, jaką należy tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o trendy, to stale rozrastające się tak zwane portfolio, czyli właśnie tych badań, o których stwierdziłeś, tak zwanych przyłóżkowych czy point of care, że może sobie wykonywać je sam pacjent, tudzież specjalista w służbie zdrowia przy pacjencie, niekoniecznie skierowując materiał do laboratorium. No tak, takie trendy światowe faktycznie wskazują na to, że coraz więcej będzie takiego self-care albo self-diagnostic proces, a lekarz czy też inny jakiś specjalista medyczny będzie w pewien sposób koordynował te procesy. Jarku, tak z twojej praktyki, jako no, lekarza z wykształcenia, obecnie osobę, która jest zaangażowana w ten biznes dotyczący urządzeń diagnostyki laboratoryjnej, podaj jakieś przykłady wdrożeń, które najbardziej zapadły ci w pamięć i o których chciałbyś opowiedzieć lekarzom, bo no, grupą naszych słuchaczy i widzów są głównie lekarze. Na pewno rzeczy, które odbywają się w samej organizacji laboratorium. Tego lekarz nie widzi, ale to, co powiedziałem, to było szybkość wykonywania tych badań i dostarczania przyczynami informatycznymi do lekarza, ale jeszcze lepiej wchodzić w szczególne, bo tutaj dotknął lokowania produktów o czym tutaj nie chciałbym mówić, ale jest wiele nowych testów, które jednoznacznie zwracają uwagę na dynamikę choroby, tak? Gdzie w pewnych, na przykład na Mars są choroby, czy możemy, są tutaj badania glukozy przez skórę, które na bieżąco pacjent może obserwować w telefonie. Jest wiele takich metod pomiarowych, które właśnie w ten sposób możemy monitorować na bieżąco lub ich dynamikę, biorąc wynik z laboratorium. A powiedz Jarku, wspomniałeś o no, parametrze, który pozwala nam, czy sposobie analizowania próbki, który pozwala nam ocenić
tempo rozwoju albo stopień rozwoju choroby wątroby. No może masz jakieś wskazówki dla lekarzy, szczególnie tych zajmujących się diagnostyką ambulatoryjną, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej bądź w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. No, czegoś, o czym na studiach 15 czy 20 lat temu nie uczono, a warto, żeby każdy lekarz znał te metody pomiarowe i wiedział, jak je interpretować. W bazie podstawowych parametrów wątrobowych, w jakiej kondycji jest wątroba, ale również i badanie USG, nie mogę dalej powiedzieć o parametrze, który jest również świadczy o tym, bo wiem, czy w tym momencie z mamą podstawową zasadą jest Medtech Polska lokowania produktu. Okej, no to tu już nie będziemy wchodzić w konkretne nazwy. Dobrze, Jarku, dziękuję Ci za rozmowę na temat innowacji, a w zasadzie pewnego przyspieszenia, które nastąpiło w ostatnich latach i zwiększenia jakości w zakresie prowadzonej diagnostyki laboratoryjnej. W drugiej części podcastu dotyczącego diagnostyki laboratoryjnej zastąpi mnie na tym stanowisku osoby prowadzącej podcast dr Małgorzata Kilijańska, liderka grupy roboczej do spraw opieki ambulatoryjnej NILIN, sieci lekarzy innowatorów. Jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem do lekarzy, którzy pasjonują się innowacjami, chcą być na topie, chcą być trendy, dołączcie do nas pisząc na innowacje@nil.org.pl i wejdźcie na naszą stronę nilin.org.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. W drugiej części podcastu patrzymy z praktycznej perspektywy, jak zmiany innowacji w diagnostyce laboratoryjnej wpływają na pracę lekarzy. Gościem tej części podcastu jest Marian Habuda, członek zarządu Medtech Polska. Marianie, co ważnego wydarzyło się dla lekarzy? Dzień dobry Państwu. W ostatnich latach na pewno nastąpił przełom. Ja myślę, że można użyć takiego określenia, jeśli chodzi o kilka fundamentalnych kwestii, które są, jestem przekonany, bardzo ważne dla środowiska lekarzy. Przede wszystkim mamy do czynienia z zasadniczą poprawą jakości wyników dostępnych z naszych laboratoriów. Jest to efektem całego szeregu zmian w technologiach, które są dostępne w laboratoriach, ale również jest to związane z technologiami informatycznymi i z systemami, które pozwalają na kontrolę jakości wyniku, który później przekazywany jest lekarzom. O tym można by było oczywiście mówić bardzo dużo, ale chciałbym również wymienić kolejny, moim zdaniem, bardzo ważny przełom, a mianowicie bardzo krótki czas na otrzymanie wyniku przez lekarza. W tej chwili w środowisku szpitalnym przeciętnie wynik jest dostępny w ciągu godziny od dotarcia próbki do laboratorium, a w przypadku lekarzy POZ na pewno wynik będzie dostępny tego samego dnia, w ciągu kilku godzin i powtórzę, jego jakość jest bezkompromisowa. Od czego ten czas właśnie zależy? Bo rozumiemy, że w szpitalu jest bliskość pacjenta, bliskość laboratorium, ale właśnie dla opieki ambulatoryjnej, od czego to zależy? Na przestrzeni kilku lat miały miejsce bardzo ważne zmiany, które na pewno można opisać pewnego rodzaju konsolidacją i centralizacją wykonywania badań, czyli placówki POZ-y usystematyzowały sposób wykonywania badań, najczęściej albo współpracując z renomowanymi szpitalami, laboratoriami szpitalnymi, bądź z dużymi dostawcami tego typu usług. W obu przypadkach mamy do czynienia z bardzo dobrze zbudowanym procesem logistyki związanej z transportem próbki.
Tutaj jest to podstawowy czynnik, który skrócił termin otrzymania wyniku. Ta logistyka to nie jest tylko czas transportu. To jest również jakość, która obejmuje warunki, w których ta próbka jest dostarczana do laboratorium. To wszystko przekłada się na pewno na krótki czas i tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi zawsze o to, żeby wynik był wiarygodny. To jest ciekawa koncepcja, którą nazywa się też from vein to brain, czyli od żyły do mózgów. Tutaj możemy myśleć zarówno o mózgu lekarza, który otrzymuje wynik, no jak też ważny jest ten element, kiedy pacjent ten wynik ma dostępny i kiedy wie już, jak ma postępować zgodnie z otrzymanym wynikiem. Dotykasz, co tutaj się zmieniło? Dotykasz, Małgosiu, niesamowicie ważnej kwestii, jeśli mówimy o tym, co otrzymuje zarówno lekarz, jak i pacjent, tak jak wspomniałaś, bo to jest kolejna zmiana, która nastąpiła na przestrzeni tych ostatnich lat, że systemy informatyczne, które obsługują ten proces badania diagnostycznego jako takiego, spowodowały, że wynik dochodzi do lekarza drogą internetową. Myślę, że to już jest codzienność wszędzie, ale nie tylko do lekarza, również do pacjenta. Naturalnie wynik jest opisany informacją o zakresie referencyjnym danego badania. I tutaj jest na pewno kolejny temat, który moglibyśmy dotknąć, czyli kwestia interpretacji wyników, bo mówimy faktycznie o tym, że ten wynik ma dotrzeć do lekarza, ale również być zinterpretowany. Mhm. Czy tutaj coś można poprawić właśnie w tym obszarze współpracy między diagnostyką laboratoryjną a lekarzem? Diagności laboratoryjni no, czasami mają wiedzę, często mają wiedzę, która jest lekarzom niedostępna, dotycząca zarówno metodologii, możliwości dorabiania dodatkowych badań w razie potrzeby, podsumowywania tego, co widzieli także u tego samego pacjenta. Są w stanie na przykład zobaczyć wyniki badań u danego pacjenta i trochę inaczej traktować u niego normę. Jest to rzeczywiście trend, który zauważamy współpracując my jako MedTech z środowiskiem diagnostów laboratoryjnych i staramy się ten proces budowania wiedzy potrzebnej do interpretowania wyników wspomagać. My jako branża dostawców technologii do medycyny laboratoryjnej faktycznie widzimy, że jest taka wielka potrzeba. I ja bym to skomentował w ten sposób, że na pewno istnieje zauważalna grupa lekarzy, którzy mają w zwyczaju konsultowanie wyniku, które otrzymują z laboratorium, z specjalistą do spraw medycyny laboratoryjnej. Czy jest to poziom, który uważałbym za zadowalający? Prawdopodobnie nie. Jest to na pewno obszar, gdzie potrzebna jest dodatkowa praca, dodatkowe systemy, które by promowały i wspomagały lekarzy, jeśli chodzi o współpracę z diagnostą laboratoryjnym. Na pewno jest to temat, który można by było pogłębić. Czy są jakieś źródła wiedzy, z których lekarze mogą korzystać, tak żeby właśnie poszerzyć sobie tą wiedzę, która no, rozwija się informacja dotycząca dostępnych testów, interpretacji. Pojawiają się wciąż nowe właśnie testy i wiedza na temat ich interpretacji. Jak poszerzać wiedzę swoją własną? Odpowiedzi mogą być na początek dwie, tak bym to stwierdził. Na takim podstawowym poziomie, kiedy potrzebujemy bardzo szybkiej informacji, rekomendowałbym korzystanie z portalu LabTest Online. Jest to
portal, który prowadzi MedTech Polska. Ta informacja dostępna tam jest informacją, która jest autoryzowana przez specjalistów z zakresu medycyny laboratoryjnej. I to jest takie podstawowe kompendium wiedzy na temat, no tak stwierdziłbym, wszystkich badań laboratoryjnych łącznie z najnowszymi pojawiającymi się metodami diagnostycznymi, ale odpowiedź numer dwa jest taka, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą do spraw medycyny laboratoryjnej. I tu jest oczywiście ten obszar, gdzie jeśli pojawi się na wyniku badania, które zlecił lekarz, kilka informacji, które niekoniecznie zawsze mogą być spójne w pierwszej ich ocenie, na pewno namawiałbym do regularnego w takich przypadkach kontaktu z laboratorium. I to jest coś, co na pewno powinno być regularną praktyką dla każdego lekarza. No właśnie, z doświadczenia lekarskiego pamiętamy kominki radiologiczne. Oczywiście one cały czas w szpitalach mają miejsce. Jest to omawianie konkretnych przypadków pacjentów. Niezwykle ciekawe z punktu widzenia takiego rozwojowego dla lekarzy i też miejsce spotkania zarówno radiologów, jak lekarzy różnych specjalności. Czy takie miejsce byłoby w diagnostyce laboratoryjnej na coś na kształt kominka diagnostyki laboratoryjnej? Jak najbardziej. Jest to praktyka, która w niektórych placówkach służby zdrowia, szpitalach ma miejsce, ale z pewnością za rzadko. I jest to obszar, który traktowałbym jako pewien bardzo ważny krok, który powinniśmy wykorzystywać. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że my jako środowisko producentów sprzętu i odczynników do medycyny laboratoryjnej wspomagamy laboratoria w tym obszarze i staramy się tego typu wydarzenia współorganizować, ale naturalnie jest to domena laboratorium i pracujmy nad tym. Chciałabym tutaj dodać, że Naczelna Izba Lekarska, sieć innowatorów, już rozpoczęliśmy szkolenia z diagnostyki laboratoryjnej, bardzo na nie zapraszamy. I odbywają się one właśnie w taki sposób, że najpierw jest teoria, a potem omawiane są konkretne przypadki. I była bardzo duża dyskusja na ostatnich szkoleniach właśnie wokół przypadków, czyli tego, co można zrobić właśnie we współpracy z diagnostą laboratoryjnym, aby wspomóc diagnozę konkretnego pacjenta. Także bardzo zapraszamy na te szkolenia. Jeszcze na koniec chciałabym takie zadać pytanie, bo mówiliśmy o tym, co się wydarzyło. Jak można z tego skorzystać? To znaczy, chcielibyśmy naszym słuchaczom poradzić, od czego zacząć, słuchając właśnie o tych zmianach. Mówiliśmy o tej poprawie jakości dostępności wyniku, internetowej dostępności wyniku i bardzo dużym przyspieszeniu tego czasu od żyły do mózgu, czyli tych możliwości rzeczywiście bardzo szybkiego i zlecenia badania, i otrzymania wyniku. Jak z tego tak w praktyce korzystać? Jak się nauczyć z tego korzystać w opiece ambulatoryjnej? Zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, o których wcześniej wspomniałem, dają lekarzowi unikalne możliwości. A chodzi mi o to, że wynik jest obecnie dostępny w ciągu kilku godzin. I na pewno nasuwa się, jeśli mamy taką wiedzę, nasuwa się pytanie, na ile można tak zaplanować kontakty z pacjentem, żeby informacja do pacjenta, która będzie już mogła uwzględniać wyniki wykonanych badań, była dostarczona razem z odpowiednią interpretacją tego wyniku jak najszybciej, żeby nie oznaczało to konieczności powrotu pacjenta do lekarza następnego dnia bądź jeszcze w dłuższym okresie.
To by wymagało rzeczywiście zmiany takiego procesu myślenia, także nie jest to jednorazowy kontakt z pacjentem, tylko jeżeli pacjent wymaga badań do podjęcia decyzji, co dalej, do podjęcia decyzji o terapii, to że możemy w ciągu tego samego dnia poprosić go o zrobienie badań. Oczywiście do niektórych musi być naczczo, więc nie zawsze jest to możliwe. Ale jeżeli jest to możliwe, to w tego samego dnia możemy zamknąć całość procesu diagnostycznego i zlecić terapię. I warto o tym pamiętać i zachęcamy naszych lekarzy, żeby korzystali właśnie z tego przyspieszenia procesu diagnostycznego. Na pewno jest to obszar, który może mieć kapitalne znaczenie dla skuteczności działania systemu zdrowia. Na pewno wymagałby on wdrożenia bardzo istotnych zmian w procesie kontaktowania się z pacjentem, ale na pewno są dostępne technologie, które to umożliwiają. Mamy, prawda, teleporady i akurat w tym przypadku ona mogłaby być taką konsekwencją wizyty u lekarza, zlecenia testu. Wynik dostarczany jest bardzo szybko. To są czasy mierzone w godzinach i jest to rzeczywiście fascynujące, jeśli lekarz mógłby skontaktować się z pacjentem w ciągu tych kilku godzin i zlecić mu odpowiednie leki bądź inne kroki na drodze do jego wyleczenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest niezwykle ciekawy temat. Absolutna podstawa pracy każdego lekarza i zarówno jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o diagnozę i potem o leczenie, monitorowanie leczenia. Temat bardzo innowacyjnych, obszaru bardzo innowacyjnych zmian. Myślę, że to nie pierwsza rozmowa na ten temat. Bardzo dziękuję. A naszych lekarzy, słuchaczy zachęcam do korzystania ze zdobyczy diagnostyki laboratoryjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.